Kiedyś dostałem taką propozycję. Bracie, pomódl się za mnie, ponieważ ty jesteś gdzieś tam blisko Pana Boga i Pan Bóg na pewno cię wysłucha. W ten sposób czynimy pewnego rodzaju różnicę między kimś, kto rzeczywiście stara się żyć w łasce uświęcającej, a między sobą i pogrążamy się w takim myśleniu, że ja jestem niegodzien prosić Boga o coś. Że ktoś inny jest godzien, Pan Bóg go wysłucha, ale mnie to raczej nie. Tymczasem powiem krótko, że jest to kłamstwo, dlatego że jeżeli jesteś w grzechu, jeżeli jesteś w trudności, jesteś w cierpieniu, to jest obraz twojego braku, braku miłości, braku spełnienia bezpieczeństwa i to są idealne warunki do tego, żeby w końcu przyjść do Boga i powiedzieć: Panie, ja cię naprawdę potrzebuję. Czy Bóg, kiedy widzi dziecko w potrzebie, zostawi je? No nie. I dzisiaj autor do Hebrajczyków pisze, że nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, ale uwaga, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę w pomocy w stosownej chwili. To kłamstwo, jeżeli myślisz, wierzysz w kłamstwo, że jeżeli myślisz, że jesteś niegodzien, nie jestem godzien przyjść do Jezusa. Jesteś godzien. Jesteś godzien. Owszem, rzeczywiście w kwestii sakramentalnej, no to kiedy nie masz łaski uświęcającej, no to masz swego rodzaju blokadę, żeby przyjąć Jezusa w Eucharystii, w komunii. Ale kiedy potrzebujesz Jezusa, kiedy naprawdę twoja dusza nie domaga, to idź do Niego. Idź do Niego. Idź do Niego, proś o przebaczenie. Zresztą Jezus to wszystko widzi i On sam wybiega tobie naprzeciw. On wszystko to przeszedł. Zresztą w Ewangelii dzisiaj też to potwierdza i mówi: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz właśnie ci, którzy się źle mają. Jakoś tak intuicyjnie Lewi, czyli późniejszy Mateusz, doświadczył tego. Można tak powiedzieć, czuł to, że idę za Nim. Idę za Nim, ponieważ On sam mnie zawołał i powiedział: pójdź za mną. A jestem grzesznikiem, więc ja idę, bo widzę, że ten człowiek to jest wyjątkowy. To nie tylko człowiek. Oczywiście próbuję jakby zobrazować i skomentować tą dzisiejszą Ewangelię, ale pomyśl dzisiaj, dlaczego często wierzysz w takie kłamstwo, że ja do Pana Boga to nie mam przystępu. Czy to przypadkiem nie jest podpowiedź złego? Życzę błogosławionego dnia w podchodzeniu do Jezusa. Błogosławionego dnia.